Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będą serduszka drobiowe w sosie śmietanowym. Pyszne, delikatne i bardzo aromatyczne. Ja mam tutaj przygotowane już serduszka. One są już oczyszczone i przekrojone na pół, dobrze wypłukane i są na sitku, żeby pozbyć się jak najwięcej z nich wody. Patelnię rozgrzewam i wlewam troszeczkę oleju. To znaczy troszeczkę, 3-4 stołowe łyżki. Pokroję cebulę w pół piórka. Cebula pokrojona, tłuszcz rozgrzany, więc wrzucamy teraz serduszka, ale nie wszystkie na raz, żeby nam się nie ugotowały od razu, tylko ja bym chciał je troszeczkę zrumienić. Oczywiście wszystkie składniki podam w opisie filmu. Cały czas utrzymuję wysoką temperaturę na patelni. Serduszka są już lekko zrumienione. Właśnie o to chciałem uzyskać. I teraz wrzucamy cebulę. Smażymy cebulkę jakieś 2-3 minuty. Cebulka zmiękła. Teraz wsypuję łyżkę mąki. Taką ciubatą. Troszkę masła, jakieś 25 gramów. I wszystko razem mieszam. Podsmażam następne 2-3 minuty, żeby mąka nie była surowa. Teraz wsypię łyżkę majeranku. Łyżeczkę czarnego pieprzu i szczyptę soli na razie. Chwileczkę podsmażam. Uwierzcie mi, niesamowity zapach teraz się unosi od właśnie majeranku. Teraz wetrę 2 ząbki czosnku. Zobaczcie, jak się cebulka fajnie zaczyna rumienić. To wszystko zaczyna nabierać aromatów, smaków. I właśnie o to chodzi. I teraz jeszcze chwileczkę, bo wtarłem czosnek. Niech on się delikatnie przyprażę. Nie za mocno oczywiście, bo spalony czosnek jest po prostu gorzki i niedobry. Dobrze, teraz wlewamy wodę. Wody wlewam tylko tak, żeby delikatnie przykryło serduszka. Zobaczcie, już się zrobił taki gęsty, aromatyczny sos, ale to jeszcze nie koniec. Teraz jeszcze wrzucę 2 liście laurowe. Żeby nadać pięknego aromatu. Teraz zmniejszam płomień, przykrywam i zostawiam na jakieś pół godziny. Serduszka już są miękkie, więc teraz musimy dokończyć sos. Dodamy troszeczkę masła i wlejemy 150 ml śmietany. Podtrzymam bez przykrycia jeszcze jakieś 5 minut i za chwileczkę będziemy kontynuować dalej. Przykrywam i odstawiam, żeby mi nie wystygł. Kładę patelnię. Kładam masło. I wrzucam ziemniaki, które zostały mi od wczoraj. Po prostu sobie je podsmażam. Nie wyrzucamy jedzenia.
surówki dzisiaj żadnej nie mam, ale za to mam słoiczek z grzybkami. Sezon grzybowy już tuż, tuż na progu, więc trzeba się pozbywać zapasów z tamtego roku. I trochę odcedzę przez sitko. Więc teraz nakładamy ziemniaki. One się trochę mi przylepiły, ale ja takie uwielbiam. Lekko przypieczone, przysmażone takie. Coś takiego. Zobaczcie, jak one wyglądają obłędnie, te ziemniaki. Ależ on cudownie pachnie. I mój dzisiejszy obiad jest zrobiony. Zobaczcie. Prosto, szybko. I nie zmarnowałem ziemniaków z wczorajszego dnia. Właśnie o to chodzi, żebyśmy nie wyrzucali jedzenia. Próbujmy pomyśleć, próbujmy być kreatywni i wykorzystywać wszystko to, co jest możliwe, bo przecież to nie jest stare, to nie jest zepsute. Wystarczy włożyć wieczorem do lodówki tego, czego nie zjemy. Na drugi dzień odgrzewamy lub kombinujemy, tak jak ja i obiad, pierwsza liga. A więc spróbujmy, jak to wszystko smakuje razem. To jest po prostu poezja. I do tego coś kwaśnego. Właśnie grzybki pasują idealnie. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.